Gozaewa, z tej strony mała Channel Pass i witam wszystkie moje kochane momośki, które to teraz oglądają. Jest dzisiaj 10. odcinek Brzoskwinki, można powiedzieć, że jubileuszowy. I no, bardzo się z tego cieszę, bo udało mi się już nagrać 10 całą dychę tych odcinków. Jestem z siebie dumna normalnie. Jeszcze taka propa, bo teraz jest rano, więc jakbym miała dziwny głos w niektórych momentach, to przepraszam, ale jakieś 10 minut temu wstałam z łóżka, więc no, zaczynamy. Brzoskwinka. Pytanka, no bo co innego. Ulubiony kolor. Moim ulubionym kolorem w sumie, nie wiem, bo ja lubię wszystkie kolory jakby i ciężko byłoby mi wybrać jeden ulubiony. Skąd pomysł na serię i ogólnie na content kanału? No więc tak, pomysł na serię narodził mi się w czasie, kiedy Flora nagrywała pomarańczkę. I ogólnie w czasie, kiedy właśnie narodził mi się pomysł na cały kanał, oglądałam też stare filmiki Zuzanny Boruskiej. I tak wyszło. A jeżeli chodzi o pomysł na kanał, w sensie na content kanału, to nie mam pojęcia, skąd mi się wziął. Po prostu tak pewnego dnia usiadłam i stwierdziłam, że coś muszę zrobić ze swoim życiem, bo chcę nagrywać LPS, ale w takim innym w ogóle klimacie niż kiedyś. I tak sobie siadłam, myślę, powymyślałam parę nazw i wybrałam najlepszą. I moja decyzja okazała się najlepszą w moim życiu. I ostatnie pytanko. Czujesz klimat świąt? Szczerze mówiąc, troszkę, tak, coś tam, no tak, czuć trochę. Czas na anime tygodnia. Anime tygodnia będzie dość zaskakujące, ponieważ ja oglądałam to, kiedy miałam 6-7 lat i nie byłam, w sensie i nie wiedziałam, że to było anime, więc takie wspomnienia. I ogólnie powiem wam, że kocham to anime całym moim sercem. A jest to, moi drodzy, Bakugan. Pamiętam, że jak byłam mała, to bardzo wkręciłam się właśnie w te Bakugany, w całą fabułę. Jak widzicie, mam parę. Ten był moim pierwszym, ten był moim drugim Bakuganem, a Drago był trzecim. Tak jeszcze przerwę, bo nagrywam ten odcinek w Dzień Niepodległości. Jestem dumna z naszej historii. I chciałabym, żeby ta niepodległość została z nami tak już na zawsze i no, bądźmy patriotami. Jedzeniem tygodnia są tym. Pudrowe cukierki, bo pudrowe cukierki są dobre. Tyryryry. Są jedzeniem tygodnia właśnie pudrowe cukierki dlatego, że przedwczoraj jadłam takie bardzo, bardzo słodziutkie pudrowe cukierki i postanowiłam, że tak. To musi być w jedzeniu tygodnia normalnie, nie może być inaczej. Cosplayem tygodnia jest cosplay Todorokiego Shoto z Boku no Hero Academia. Jest on cosplayem tygodnia, ponieważ stwierdziłam, że charakter Todorokiego pasuje idealnie do listopada, bo listopad to jest trochę taki jakby zastój między Halloween a świętami i jakby taki troszkę obojętny, że tak powiem. I Todoroki też jest właśnie taki obojętny, więc stwierdziłam, że on będzie pasować idealnie się w ten klimat listopada. A dzisiaj, moi drodzy, zamiast wyzwania tygodnia, podam wam wyniki loterii na 100 subskrypcji, w której można było wygrać Kastoma. Tutaj powoli będzie się wyświetlało ostatnie losowanie, bo to było tak, sobie, cały przebieg jest na moim Instagramie, jeżeli chcecie, to sobie możecie wejść zobaczyć. Wczoraj było dodane, mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze jest, jak coś to dodam jeszcze raz. No, ale ostatecznie wygrała. Uwaga, uwaga, tutaj trzeba zrobić takie werble. Shiron LPS TV! Gratulacje! Szczęście chciało, żeby to po prostu do ciebie trafiło. Napisz do mnie na maila lub na Instagramie. Wszystkie linki, w sensie linki, wszystkie nazwy są podane w opisie. I no, czekam na twoją wiadomość. Wyślę ci to po 20 listopada jakoś. I no, mam nadzieję, że się cieszysz.
Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w loterii, bo było naprawdę fajniutko. Dobra, przejdźmy dalej. I ostatni punkt, czyli ulubieniec tygodnia. Ulubieńcem tygodnia jest smakowa pomadka o smaku Rizes. I ona naprawdę jest smaczniutka, pachnie takim masłem orzechowym i czekoladą, a smakuje takim basełkiem i to jest takie polecam, bo jest pyszniutka, naprawdę jest pyszniutka. Jak ją zobaczycie, to bierzcie, nie wahajcie się, bo jest pyszniutka. Tak, więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że 10. odcinek przez kwinki przypadł wam do gustu. Zachęcam do stawienia subskrypcji, dzwoneczka, łapeczki w górę, komentarza. To tak, jest takie milutkie i kocham was za to normalnie. Dobra, więc ja już nie gadam. Żegnam się z wami. Martane!